Witam Was jeszcze raz. Jest to dla mnie duży przywilej, że mogę być tutaj z Wami i mogę się dzielić tym, co na dzisiaj jest przygotowane. Gdy tak patrzymy na historię narodu izraelskiego i gdy tak czytamy o narodzie izraelskim, jego dzieje, jak to przemierzał pustynię, no to można być załamanym, szczerze powiedziawszy. Gdy tak czytam i widzę, ile upadków, ile nieposłuszeństwa. No i tak sobie myślę, mimo to Bóg ich wybrał i Bóg ich kochał. Cały czas Mojżesz, Aaron wstawiali się za tym ludem, wstawiali. A Bóg ich pomimo tych upadków dalej kochał i w końcu wprowadza ich do ziemi obiecanej. Ziemi, do której już mieli wejść 40 lat wcześniej, ale oczywiście z powodu tej niewiary nie weszli. No i wchodzą do tej ziemi obiecanej i mogłoby się wydawać, że teraz już wszystko będzie pięknie. Że jak już są w tej ziemi obiecanej, to będzie im się dobrze żyć, że będą mieli wszystkiego pod dostatkiem. I tak by się mogło wydawać, ale jak to naród izraelski, można w cudzysłowie powiedzieć, miał w zwyczaju, bo tak już chyba o ich upadkach można mówić, bo co rusz upadali, przepraszali, upadali, no i to i kolejny raz, kolejne razy upadają. I tak oto po tym pięcioksięgu mojżeszowym dochodzimy w końcu do księgi sędziów. Z czym wam się kojarzy ta księga sędziów, albo jakie postacie z tą księgą się wam kojarzą? Księga sędziów. Samson, dobrze. Gedeon to jest postać, o której dzisiaj będziemy mówić. Debora. Tak, czyli ogólnie, kim byli sędziowie? Byli prorokami, osobami powołanymi przez Boga do tego, by głosić wśród narodu izraelskiego, by prorokować wśród tego oto narodu lub też by wybawiać ten oto naród od niebezpieczeństwa. Ktoś tam powiedział Gedeon. I właśnie na Gedeonie chciałbym skupić dzisiejszą uwagę, ponieważ kiedyś jako dziecko czy młodzieniec cały czas Gedeon kojarzył mi się tak jakby z jedną taką historią z jego życia. A mianowicie jaka taka największa historia, czy najbardziej znana jest właśnie z życia Gedeona? Ścięcie słupa. Kto słyszał o ścięciu słupa, albo dla kogo to jest taka najbardziej znana historia? No mi osobiście w pamięci zawsze utkwiło to, jak tam 300 mężów zostało wybranych i walczyło. Kiedyś nawet czytałem podobną historię o 300 Spartanach, prawda, którzy też walczyli i przegrali. A tamtych 300 za sprawą Bożą wygrali, tak? No właśnie, ale tak mi się zawsze kojarzył Gedeon. Gdy słuchałem o tych 300, o tym, jaki to był Gedeon ze swoim wojskiem, to zawsze wyobrażałem sobie, że to jest bohater wiary. Że to jest człowiek, który miał mocną wiarę, który na głos Boga od razu reagował, szedł i działał. Ale jak było od początku? Od początku czytamy w 6 rozdziale, że naród izraelski, ten, który tam właśnie był w tej ziemi, która miała opływać mlekiem i miodem, i cały czas mieli problemy, najazdy. Cały czas ktoś na nich napadał, ktoś im rabował wszystko, co mieli, zabierał bydło, a nawet i to zboże, pszenicę, cokolwiek. I w takim oto
momencie historycznym jest Gedeon, kiedy są pod zaborami, są pod najazdami, są uciskani, ciemiężeni, jest im po prostu źle. I czytamy tutaj o Gedeonie, 6 rozdział Księgi Sędziów i od 7 wersetu. Takie teksty. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. Spotykamy Gedeona w nietypowym miejscu. No bo jak powinno wyglądać wyklepywanie zboża? Młócenie zboża. No jak wygląda młócenie zboża, a lub jak wyglądało kiedyś? Czy robiło się to gdzieś w ukryciu? Czy robiło się to raczej na powietrzu, gdzie to wiatr, że tak powiem, oddzielał podczas młócenia plewy od ziarna? Prawda? Czy to nie było czasem tak, że robiło się to na powietrzu i tam się to klepało, to zboże, a tutaj całkowicie sytuacja jest inna. Miejsce nieprzystosowane do takiego działania, no bo tłocznia winna chyba nie służy do klepania zboża. Zatem gdzie anioł pański spotyka Gedeona i w jakim momencie swojego życia jest Gedeon? On się boi. Czego się boi? Boi się, że Midjańczycy znowu mu wezmą to, co uklepał, to zboże, które zebrał, bo brali wszystko. I ten oto mąż, który kiedyś wydawał mi się takim wielkim bohaterem, okazuje się, że jest bojaźliwy, że przyszedł do niego anioł, a on w ukryciu, żeby nikt go nie widział, młóci zboże. Ale co jest dalej bardzo ciekawe, ta rozmowa właśnie anioła z Gedeonem. 12 werset. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. No i już tutaj taką ironią trąci, prawda? Mężu waleczny, ty, który młócisz w ukryciu, bo się boisz wyjść na zewnątrz. Ale tak powiedział anioł: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon odrzekł: za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. No, o tym Egipcie to słyszymy całą podróż Izraela przez pustynię. Cokolwiek to, bo w Egipcie było lepiej. Cokolwiek się nie działo, to w Egipcie mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem. A tutaj już trochę inaczej. Gdzie jest ten Pan, który wywiódł nas z Egiptu? Gdzie te jego wszystkie cuda? Przecież Izraelici widzieli te wszystkie cuda przez te wiele, wiele lat, prawda? Słup ognia, obłok, manna. Już nie mówię o buncie Koracha, kiedy to ziemia się rozstąpiła i pochłonęła wszystko, później znowu zasklepiła się. Wszystko widzieli na własne oczy. I teraz pytanie, gdzie jest Bóg, który te wszystkie cuda uczynił? Skoro ty mi mówisz, mężu waleczny. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wybrałem.
No, ciekawe. W jakiej mocy miał Gideon iść? Idź w tej mocy, którą masz. A przychodzi do niego, do takiego bojaźliwego Gedeona, który w ukryciu muci zboże i mówi mu, idź w tej mocy, którą masz. Czy on był mocny wtedy? Co odpowiada Gedeon? On zaś rzekł do niego, znowu to samo, za pozwoleniem. Po pierwsze było mężu waleczny, o, za pozwoleniem, nie taki waleczny, a tutaj drugi raz, za pozwoleniem. Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu ojca mego. No, czy prawdę mówił? No, prawdę mówił. Lud najmniejszy. Okazuje się, że faktycznie. No, w Izraelu w tamtych czasach jednak rodowód był bardzo ważny. A tutaj on miał świadomość tego, że jego ród, z którego się wywodzi, jest najmniejszy. Jak o sobie powiedział, ja sam zaś najmłodszy w domu ojca mego. I tu przychodzi anioł i mówi, ja cię wybrałem, idź w tej mocy, którą masz. Wyjdź z tego ukrycia, nie bój się, idź w tej mocy, którą masz. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. No i mogłoby się wydawać, że teraz oto, gdy już anioł pański powiedział, jaki ma plan względem Gedeona, to teraz Gedeon już zaufa Panu i będzie jego narzędziem. I wybawi lud z ręki Midiańczyków. Czy tak się stało? Można by powiedzieć, chwila, chwila. Najpierw cię trochę wypróbuję, czy aby na pewno to anioł Boży jest. I co robi jako pierwsze? Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, werset 17, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiary z pokarmów i położę je przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. Czy widzicie tutaj coś nietypowego w zachowaniu Gedeona? A może zwróciliście uwagę na to, co tak w zasadzie przyniósł do anioła i co chciał złożyć w ofierze? No właśnie, ktoś powiedział. Czy znaleźliście jeszcze gdzieś miejsce w Biblii, gdzie to zupa, polewka była złożona w ofierze i przyjęta przez Boga? A tutaj czytamy, że przyniósł to wszystko, no i patrzył, co się będzie z tym działo. I poszedł Gedeon i przyrządził to. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. Tego nie przyjmę. Już miał tak jakby potwierdzenie, jednak anioł Boży. Jednak to o Boga chodzi. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały, strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioł pański, oglądałem twarzą w twarz anioła. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Czy to był wystarczający powód dla Gedeona, potwierdzenie dla Gedeona, że faktycznie został wybrany? No otóż mógł być, prawda? Ale nie, a dlaczego nie? Bo Gedeon był bojaźliwym człowiekiem. Był zwykłym człowiekiem, który miał prawo
bać się, który miał prawo żyć w lęku, nie dowierzać tego, że on, taki najmniejszy z rodu, został do czegoś wybrany, do czegoś powołany. Oczywiście, gdyby to anioł do niego przyszedł w takim czasie pokoju, kiedy to Gedeon jest jakimś tam dostojnikiem i kimś ważnym, znaczącym dla choćby swojego rodu, no to wtedy by inaczej może do tego podchodził. Ale w tym momencie, kiedy anioł Bóg stanął na jego drodze i go powołuje, to jest po prostu taki moment w jego życiu, gdzie on się boi. Nie wystarczyło to oczywiście. Nie wystarczyło to. I czytamy dalej, jak to Gedeon, no ten wielki mąż, w cudzysłowie, wykonuje, zaczyna wykonywać wolę Bożą. I czytamy o tym słupie, o którym już Daniel wspomniał. Dla niego ta historia jest poprzednia. Słup. Czy kojarzycie historię ze słupem? Otóż Gedeon dostaje jasną informację. Idź i zburz te ołtarze, które są na górze, które zbudował twój ojciec dla innych bogów, dla innych bożków. Zburz je, zetnij ten słup i z tego słupa to drewno złożysz z niego, zrobisz z niego, z tych kamieni zrobisz ołtarz, a to drewno posłuży jako ogień do całopalenia i złożysz tam ofiarę. No i Gedeon idzie oczywiście i robi to, co mu Pan nakazał, tak? Chętnie i bez obawy. Idzie nocą. I mało tego, że idzie nocą, to jeszcze wezmę z sobą 10. Gdzieś tam w tłumie, ktoś tam zburzy, ktoś rozwali, nie dojdą do tego, kto to był. Tak mi się wydaje, że chyba tak myślał. Bo wziął z sobą ludzi, poszedł nocą i zrobił to, co miał zrobić. Mówili wtedy jeden do drugiego, 29 werset. Któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Nie było wiadomym od razu, kto zburzył te ołtarze, na czyje polecenie zostały zburzone, bo brało w tym więcej osób udział. No, Gedeon jednak ostrożnie chciał nie wychodzić z tego cienia. Zasłaniał się jednak troszeczkę tymi swoimi kompanami. Może nie dojdą do tego, kto to był, może jakichś konsekwencji nie będzie. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza, wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. No ale ten ojciec Joasz rzekł tak, czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano mu imię Jerubaal, powiadając, niech sam walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarze. No i Gedeon po tym wszystkim, gdy wykonał wolę Bożą, jednak został powołany do czegoś więcej. Nie tylko do zburzenia tego ołtarzu, do złożenia całopalenia, ale by wyzwolić cały lud izraelski z rąk Midjańczyków. No i dalej czytamy kolejne wersety. Kolejne wersety to już jest rozdział w zasadzie 7. Rozdział 7 i tam. Rozdział 6, przepraszam. 6 rozdział, tylko dalsze wersety. Zaraz po tym wydarzeniu dalej chciał próbować, dalej nie miał tej wiary. Pomyślał sobie, a skoro mam być wybrany, to ja potrzebuję znaków i to konkretnych znaków. To niech stanie się tak, że ja położę runo na ziemię i ono będzie mokre, a wszystko dookoła będzie suche. Ja tak myślę, czy Bóg miał cierpliwość do niego? Miał. Ile można?
Ile można próbować? Tylko Bóg jest w tej komfortowej sytuacji, że wie wszystko. Od początku do końca. Wie, co było, co będzie i tak dalej. Wiedział, że dobrze go wykorzysta. Ale cierpliwość miał, tak samo jak do narodu izraelskiego. Miał cierpliwość. I mówi, dobrze, Gedeonie, jeżeli tego potrzebujesz, dobrze. Nastała noc, nastał poranek. Runo było tak mokre, że wycisnął z niego wodę, a ziemia była sucha. No ale jak to Gedeon? A może sprawdźmy inaczej, a może na odwrót. Może teraz to będzie troszkę inaczej. No to zróbmy tak, że wszystko będzie dookoła mokre, a runo będzie suche. No i Bóg znowu łaskawie zgadza się na to. Dobrze, Gedeonie, jak tego potrzebujesz, dobrze. Nastał wieczór, nastał poranek. Okazało się, że cała ziemia jest mokra, a runo jest suche. Gdzie się kończy ta granica cierpliwości Boga do człowieka? Nie? I to jest piękne, że Bóg jest taki cierpliwy. Jest taki cierpliwy, że w zasadzie nie znamy Jego granic. Wydawałoby się, że po takim oto doświadczeniu, gdzie Gedeon tą próbę poddaje pod próbę to powołanie, że już uwierzy, że w końcu jest wybrany. No ale to jest dalej mało dla niego. Jaka jeszcze kolejna próba była, pamiętacie? Gdy już czytamy siódmy rozdział, pewnego dnia Gedeon, ogarnięty Duchem Bożym, zadał w trąby, zwołał tych wojowników, było ich 30, ile tysięcy? 32 tysiące. No i wtedy Bóg mówi, za dużo was jest, trzeba zrobić selekcję. Ponieważ no, wiedział, że gdyby taką liczbą ludzi wybawił Izrael, no to mogą sobie przypisywać wtedy te zasługi. Ten, kto bojaźliwy, niech idzie do domu. Ile osób na pięcie się obróciło? 22 tysiące. I to z miejsca. Na pięcie i do domu. No, nie potrzebują nas tutaj, dadzą sobie radę. Tak, każdy się bał. Każdy miał w domu rodzinę, pole może jakieś, uprawę, dom. Trzeba było zadbać. Zostaje 10 tysięcy. Gedeonie, zejdź nad wodę, a ja ich tam wypróbuję, powiedział Bóg. Ja ci powiem, który się nadaje, a który nie. Jak wyglądała ta próba, którą Bóg poddał te całe wojsko? Kto będzie klęczał i chłeptał tą wodę z ręki? Kto po prostu będzie czujny, oglądając wszystko dookoła, tego sobie upodobam. Tych ludzi było 300. No i teraz Gedeon, trochę skrzydła podcięte, miał taką wielką armię, 32 tysiące, a tutaj nagle zostaje 300. To jest ile procent z 32 tysięcy? 1%, nie? 1%, nawet niecały. No. To już świadczy o tej skale, jak bardzo mogły spaść morale u Gedeona, widząc tak wielkie wojsko, które opuszcza go i zostaje ich 300. Taka mała garstka. A Bóg mówi, i na początku mu to powiedział, ja ciebie wybrałem, ja ciebie powołałem, i ty wybawisz lud z ręki Midiańczyków. I Gedeon mówi, no oj, to nie może tak być. O, ja się boję. 300 ludzi. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was, wydam Midiańczyków w twoje ręce, cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych 300 mężów zatrzymał, a obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie w dolinie.
Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. To był werset 9. Padła komenda od dowódcy tego wojska, bo już Gedeon wiedział, że przez tych 300 jest obietnica, że Bóg zwycięży tą walkę. Dowódca mówi: wtargnij i zwyciężysz. A Gedeon na to: jeżeli się, i tutaj czytamy dalej, 10 werset. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierbkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy. W zasadzie to Bóg już wychodzi krok do przodu, wiedząc o tym, że Gedeon dalej nie jest gotowy i dalej się boi. Że w głowie dalej gdzieś tam siedzi w tej winnicy i tym cepem muci to zboże po cichu, żeby nikt go nie widział, że dalej w tym lęku żyje. Czytamy, że Gedeon przystał na to, wziął tego swojego giermka i poszli. 13 werset. A gdy Gedeon tam poszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił oto: śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midiańczyków i cały obóz. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: weźcie, idźcie, i wtedy walka była wygrana. I w zasadzie ta historia Gedeona, o której teraz czytamy, jest troszkę inna niż kiedyś myślałem. Kiedyś myślałem, że to był naprawdę wojownik, bohater, z którego można by brać przykład. A tak w zasadzie ta historia pokazuje, że Bóg sam sobie dobiera narzędzia do pracy. Jest wiele historii w Biblii mówiących o tym i pokazujących nam, że Bóg sobie sam wybiera narzędzia, pomimo tego, że to są niedoskonałe narzędzia. Jonasz, jego historia, Niniwa. Czy on był dobrym narzędziem w ręku? W ręku Bożym, tak, oczywiście. Ale czy on był dobry, tak patrząc z ludzkiego punktu widzenia? Czy on się nadawał do tego? Nie chciał. Bóg do niego przychodzi: idź do tego miasta. A on obraca się na pięcie i ucieka całkiem w drugą stronę. A później, gdy już nie ma wyjścia, bo Bóg postanowił go sobie przytransportować na miejsce, już nawet nie używając statku, to mówi: no dobra, pójdę, ale będę mówił, dobra, powiem to, co mam powiedzieć, a później sobie siądę wygodnie na górce i będę się rozkoszował widokiem fajerwerków. Co nie? No to jest ciekawe. I taki oto Jonasz, i takie oto narzędzie sprawiło, że Niniwa się nawróciła. Oczywiście nie on, ale Bóg działając przez niego, prawda? Tak samo tutaj z Gedeonem. Jak Bóg miał pokazać swoją wielkość i pokazać, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych? Wybrał najmniejszego, najsłabszego, najbardziej bojaźliwego człowieka, żeby pokazać, że w Bogu jest siła, w Bogu jest moc, zwycięstwo, tylko Mu zaufaj. Tylko Mu zaufaj. Czego my możemy nauczyć się z tej historii? Jaka nauka dla nas płynie z tej historii? Może jakie pocieszenie dla nas płynie? Bo dla mnie osobiście pocieszeniem jest to, że narzędzia Bóg dobiera sam. To jest po pierwsze. Po drugie,
Bóg nie patrzy na wygląd, tylko patrzy na serce. Pomimo naszych wad, On jest w stanie przejść przez te wszystkie wady, które mamy, odsuwać je na bok, bo wie, że tam na końcu jest to, co jest przydatne do misji. I On to wszystko gdzieś tam pousuwa na bok i wykorzysta w tym czasie, kiedy chce. Zatem takie pocieszenie. Czy możemy być narzędziami w ręku Bożym? Możemy. Zatem, jeżeli chcemy być tymi narzędziami, to co od nas zależy? Jaki krok trzeba zrobić? Tylko jedno, prawda? Trzeba chcieć. Trzeba powiedzieć: Boże, Ty wiesz, że jestem ułomny, że jestem grzeszny, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, że upadam, że grzeszę, bo moja natura jest grzeszna. Boże, ale Ty wiesz, że ja chcę być narzędziem w Twoim ręku. Gdzie chcesz, to mnie posyłaj, jak chcesz, to mnie wykorzystuj. Wiele historii biblijnych mówi nam o tym, że ci mężowie, którzy wielkie rzeczy czynili przez moc Bożą, byli tylko ludźmi, którzy upadali, którzy grzeszyli, błądzili, a mimo to Bóg ich kochał. Cała też nasza lekcja, którą studiujemy, chce zwrócić naszą uwagę na Jezusa Chrystusa, na Jego przyjście i na tą wspaniałą ofiarę, którą oddał za nas na krzyżu Golgoty. Zatem, gdy już mamy tą świadomość, że Jezus zamienił się z nami miejscami, On po prostu poszedł i oddał swoje życie za nas, bo my powinniśmy umrzeć. Gdy już mamy tą świadomość, że Jezus zrobił coś wielkiego dla nas, to teraz krok z naszej strony. Zróbmy to, choć taki mały wysiłek i powiedzmy: Panie Boże, to teraz działaj w moim życiu. To Ty mnie teraz wykorzystuj. Posyłaj tam, gdzie chcesz. Tak jak do Gedeona Bóg przyszedł po prostu w takim momencie jego życia, jakim był. Nie czekał na to, żeby Gedeon był silny, żeby był mocny, żeby miał więcej otuchy w sobie. Po prostu przyszedł do niego w momencie, kiedy był bojaźliwy, w ukryciu, pełen może wątpliwości, co będzie dalej. Wtedy do niego przyszedł Bóg i powiedział: ja Ciebie wybrałem. Może i w naszym życiu być taki moment, kiedy poczujemy, że Bóg przychodzi i mówi: wybrałem Ciebie do szczególnej misji, tylko mi zaufaj. Powiedziałeś: Boże, rób ze mną co chcesz, Twoja wola niech się dzieje. To teraz idź i głoś, idź i rozmawiaj, idź i pomagaj, ja Cię posyłam. Obyśmy nie musieli tak dużo poddawać Boga pod próby, jak to robił Gedeon, bo Bóg ma cierpliwość i chyba się ta cierpliwość nie kończy u Boga. Ale uczmy się też na tych historiach biblijnych. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy narzędziami w ręku Bożych i Bóg chce przez nas działać. A im więcej rąk do pracy, tym szybciej praca będzie wykonana. Także chwała Bogu za to, że dał nam Pismo Święte, dał nam te wszystkie historie, na których możemy się uczyć. Obyśmy byli gotowymi do działania. Tego życzę i Wam, i sobie. Amen.